z tej strony tuba. Możesz go mieć. Nowy, oryginalny Huawei Mate X, składany ekran 5G. Kirin 980, 512 pamięci wbudowane, 8 GB 40 meksów, Sklep Shenzhen Pop Home Store. Za jedyne 3199 dolarów. W tym nie, plus, przepraszam, plus wysyłka 24 21. No, w tym wysyłka to byłoby zbyt tanio, prawda? Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość: jest kupon na 3 dolary. W tym miejscu to widzicie, oto jest jedno, kupon na 3 dolary. Klikasz go i masz discount, jeśli jesteś nowym użytkownikiem. Także to jest dobra informacja. Telefon DHL-em możesz mieć od tygodnia do dwóch tygodni maksymalnie. Dziś zamawiasz, za półtorej tygodnia masz, mniej więcej. nie? Może nawet szybciej, bo DHL jest szybki. Co ten telefon ma? Bateria 4,500 mAh. Proszę Ciebie tak. Trzy kamery. Podejrzewam, że te kamery są z P30 albo z Meta 20. Mamy 40 Meksów, 16 Meksów i 8 Meksów. Tu jest wszystko pięknie opisane. Zobaczmy, jak on się pięknie rozkłada i składa. O teraz się rozłoży. Buch, pięknie, i masz ogromny prawy tablet. Nadzwyczajne sztuki to są. Nie granic. To jest słabo tłumacz, ale okej. Okay. Wolność, aby rozwijać. Czytamy same nagłówki. Lider 5GR. To macie ten Belong 500. On jest wizjonerski dla łączności. Wyrafikowana konstrukcja aparatu. Ta. Zobacz, jak on to jest zrobione. To jest pięknie zrobione, znaczy, tył i przód. Szybkie ładowanie. Bardzo. Szybkie ładowanie. 85% w 30 minut. To jest technologia światowa. Proszę Ciebie, I tu już są zdjęcia. Ogólna specyfikacja. Ja oczywiście podam link do tego w opisie, żeby sobie mógł kliknąć i kupić i posiadać za tydzień najlepszy smartfon na świecie. W promocji, bo 3 dolary jest gratis. Przeryćmy sobie, ile to będzie kosztować. To jest tak: 3199 plus wysyłka 24,21. To się równa. To jest kwota. Razy dolar jest po 3,8. 12248 zł 19 groszy. Pamiętajmy, że jest to kwota netto. Do tego dodajemy razy 1,23, czyli wat i wychodzi nam 15 065 zł za ten piękny, wspaniały telefon. A zapomniałem: od tego jeszcze możecie odjąć 3 dolary w promocji. Pozdrawiam. I życzę miłych zakupów. Wchodźcie do linka, kopujcie. Będzie fajnie. Pozdrawiam.